byłem na zakupach w Biedronce, kupiłem parę rzeczy. No i przy okazji były książki, to sobie kupiłem 3 nowe sztuki do kolekcji. I dzisiaj wam pokażę przy okazji. A może będę pokazywał. Dobra, nieważne. A pierwsza książka to jest Daniel Wystygny Kawa. Generalnie książki z tej serii widziałem na TikTok Book. TikTok Book Talk na. I tam był taki chyba Book Club, czyś takiego. No i generalnie ludzie to polecali. To albo jeszcze jedną, ale generalnie była ta. Stwierdziłem, że jeszcze warto sobie coś zobaczyć. I to jest Zanim Wystygnie Kawa, powieści z kawiarni. Książka japońska, więc dla mnie jako fana anime i mangi powinna się spodobać. I kosztowało mnie 35 zeta. Następnie mamy Remigiusz Mróz Langer. Generalnie rzecz ujmując, miałem jedną książkę od Mroza. I na swój sposób był to dla mnie ból, bo tych książek od Mroza jest dużo. Ale stwierdziłem, że jak są, a tam było dużo książek od Mroza, to stwierdziłem, dobra, weźmiemy sobie coś. No i padł na Langera, bo to jest chyba jedna z tych nowszych książek. Ona kosztowała chyba tak samo jak Zanim Wystygnie Kawa. No, 35 zeta. Więc no, fajnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że widzę, że to jest coś o policji, więc no, spoko. I na sam koniec. No, Alek Rogodziński. Ja mam jedną książkę Alka. Tylko ja nie przy sobie teraz. No, ale generalnie mam w wersji mikro jakąś książkę. I tutaj mamy Dom Tajemnic. No, generalnie stwierdziłem, że to może być coś ciekawego. Znaczy, że no, to jest okładka i tytuł taki, jak ja lubię. Wydawnictwo Eddie PSN. No dobra. Generalnie tyle. I ta książka kosztowała mnie chyba 22 zeta. Tak. Była trochę tańsza. Także no, wydaje mi się, że warto, więc. Więc mamy to. Dodatkowo Langer. I to plus, wiadomo, jakiś tam napój sobie kupiłem, bo tutaj jest. Chipsy, czekoladę, wiadomo, słodycze i dezodorant. No i jeszcze z takich nowszych, bo tam są te magi moje, czekajcie. Tutaj mam przeczytanego, odgłożonego Black Clovera i tam są jeszcze te dwie, co czekają, w sensie na Shodin i Tokyo Revengers. Ale Tokyo Revengers zostawię sobie na koniec, bo to prawda jest taka, że te magi dla mnie, to ja je czytam jednym tchem i nie ma to sensu, jak nie cierpi już radości z czytania. Znaczy, no nie cierpię, znaczy cierpię radość czytania, tylko po prostu czytam to naraz i po prostu nie chciałem się jakoś ten rozleniwiać. Więc to zostawię sobie na koniec, teraz biorę się za Shodina, prawdopodobnie nawet dzisiaj. Kurwa, ja poszedłem tą kamerą, dobra. I tyle, no. I co, tak jeszcze krótko, dla niej Wystygnie Kawa, Langer i Dom Tajemnic zasilają półkę. Ja uważam, bardzo fajny haul. I tyle, no. Przy okazji byłem dzisiaj wysłać listy. Na pewno wysyłałem listy do Turcji trochę. Chyba dwa do Turcji poszły, do jeden do dwóch na pewno. Na pewno do Anglii jeden też. Chyba dwa do Niemiec. Jeden do Francji. I taki duży, dość spory list krajowy napisałem do Legii Warszawa, żeby jeszcze coś tam od nich otrzymać, więc prawdopodobnie w przyszłym tygodniu tak na 80% będzie coś do otwierania, pokazywania nowe autografy. I przy okazji za niedługo będzie też filmik o autografach, bo trochę nie było, muszę coś, parę rzeczy poruszyć, pewne kwestie. I to byłoby chyba tyle. Także ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Elo.